zdrowia, nacjonalizm, narodowy, naród, nasz ród, ród, rodzina. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. No ostatnio nacjonalizm, czyli narodowe ruchy są bardzo atakowane przez kogo? No są atakowane przez lewactwo, są atakowane przez lewicę, są atakowane przez socjalistów, no bo im zależy na tym, żeby rozwalić właśnie naród. Jeżeli naród jest słaby, jeżeli nie ma tych swoich tradycji, jeżeli nie ma tej swojej rodziny, nie ma wspólnego jakiegoś platformy, nie ma historii, nie ma nic wspólnego, jest po prostu garkiem jakimś mieszanym bigosem najróżniejszych ludzi, którzy smakują inaczej, no to jest po prostu wspaniała sprawa do kontrolowania. Teraz cały ten narodowy konserwatyzm, no konserwatyzm, no to nie jest to taka skomplikowana sprawa, to jest Bóg, honor, ojczyzna, czyli w zasadzie rodzina, uczciwość i naród. I granice, można powiedzieć. No jednak ludzie się lepiej czują, kiedy są wśród swoich. No i muzułmanie, kiedy przyjeżdżają do Ameryki, to pierwsze co robią, no to robią swoje kolonie, robią swoje getta, wybierają muzułmankę do kongresu, no i kongresa i muzułmanka szumi. Polacy jak przyjeżdżali do tej Ameryki, no to szli ciężko do roboty, pracowali, mniej więcej akceptowali amerykańską konstytucję, akceptowali deklarację niezależności i tak dalej, uczyli się języka lepiej czy gorzej, no chodzili do tych polskich kościołów czy do polskich klubów, no ale jednak zaakceptowali tą Amerykę, nie chodzili w tych strojach mazowieckich czy krakowskich czy jakichś pomorskich, po prostu chodzili tak jak Amerykanie. Teraz taka czwórka jest tych czarownic w kongresie, no to one chcą rozwalić Amerykę jako taką. No, nacjonalizm narodowy. No, widać to po tym Brexit w Anglii kiedy ludzie zdecydowali, że jednak cała ta narodowy, państwowy jakiś taka siła czy głos zostaje zabierany przez ludzi w Brukseli, przez urzędasów w Strasburgu i tak dalej. W Ameryce też odbyło się to, że po prostu Amerykanie wybrali Trumpa, wybrali konserwatywnego człowieka, wybrali człowieka, który nie zgadza się z socjalizmem, który się nie zgadza po prostu z planami pięcioletnimi, ze wszystkim, co jest państwowe, po prostu jest za własnością prywatną, jest za tym, żeby prawo do posiadania broni i tak dalej, i tak dalej. W sumie nacjonalizm, no to nie ma nic wspólnego z agresją dla innych krajów, tak? Dla innych państw, nie ma innych i po prostu nacjonaliści to chcą, żeby ich naród został zostawiony w spokoju, no i po prostu, żeby nikt mu tam nie następował na stopy, no i żeby żył według swojej tradycji i swojej własnej kultury. Oczywiście, że jakieś takie te napady, jakie były, te narodowe, szczególnie wszyscy przywołują tych Niemców, bo byli to narodowi socjaliści. To trzeba pamiętać, że to znowu jest lewactwo, narodowi socjaliści. Także to jest po prostu jedyna partia. Hitler przecież wymordował wszystką opozycję. Konserwatyści to po prostu zapraszają do stołu i są rozmowy. I niestety lewica to jest jedynie słuszna partia. To się skończy zawsze tak jak w Korei, czy w Rosji, czy w Polsce, czy na Kubie. To jest zawsze jedynie słuszna partia. Także to tylko lewica ma tą ideę pojedynczego rządzenia. Konserwatyści to wszyscy w zasadzie patrzą, jak tu by zarobić, jak nie zapłacić za dużo podatków, zostawić ludzi w spokoju, jeżeli chcą chodzić do kościoła, zostawić ludziom broń, jeżeli chcą się bronić. Po prostu i to jest nie jest tak skomplikowane. Patriotyzm, no to jest miłość dla swojego kraju, tak? Miłość dla swojego narodu, no i część ludzi mówi, że nawet patriotyzm jest niedobry. W Ameryce na niektórych uczelniach to słowem zakazanym w zasadzie jest Ameryka. Słowem zakazany jest Ameryka, bo mówią, że Ameryka, no to nie można używać Ameryka, bo Ameryka to już również Meksyk i Kanada. Jeżeli się używa, że ma Ameryka jako USA,
To jest tylko Ameryka, czyli Kanada, czy Meksyk, to są gorsze, czy Ameryka Południowa też jest jeszcze gorsza, czy środkowa. Także to jest właśnie ta poprawność polityczna, językowa. To jest ta bzdura ogólna. No ale patriotyzm, no to patria, czyli miejsce urodzenia, czyli naród, nasz ród i tak dalej. No i jest to naród, no to jest zbiorowisko jakichś ludzi, którzy mają coś jakoś tam wspólnego, tak? Oczywiście, że wszystkie te państwa, narody się mieszają, no ale wszyscy chcą jakoś w tym niezależności państwowej. Ten naród, to państwo, no to jednak jest pojedyncze jakiś naród, no to jest dobra sprawa. Praktycznie rzecz biorąc, to są duże problemy z Hitlerem właśnie, no to on jednym z tych problemów, które były, no to po II wojnie światowej wszystkie te Sudety, Niemcy, którzy tam po prostu dojeżdżali, no tyle tylko, że to jest też problem, że Niemcy po prostu wjeżdżali do Czech, no bo tam ich przyjmowali z otwartymi rękoma, tam były te ziemie tańsze i tak dalej, to było wszystko na pograniczu, no i w pewnym momencie ta mniejszość niemiecka zaczęła być większością, no też dużą większość, mniejszość, no jakiekolwiek były tam te rzeczy, no ale po I wojnie światowej, kiedy wszystkie te porozkładało się, no kiedy Polska powstała tak samo, no to w tych Sudetach to było dużo Niemców, no i pierwsze co Hitler zrobił, no to zajął właśnie te Sudety, zajął Austrię, no bo tam były te ich narody, te Niemcy byli tam, no i on poszedł ich wyzwolić. W Polsce teraz jest ten problem z Ukraińcami. Magdalenka wygoniła 2 miliony czy 4 miliony Polaków, wyjechali, to powstało ten podciśnienie, no i teraz Ukraińcy wjeżdżają, no i jest tak, że o Banderę to po prostu jak się dwóch chłopaków pobiło, no to Polacy, niby polscy urzędnicy i niby szkoła, no to zganiła Polaka za to, że powiedział, że Bandera, że banderowcy to są bandyci, no i ilu Ukraińców zabiło Polaków, no to tylko Polacy tylko o tym wiedzą, no ale jeżeli polskie urzędy i szkoły ścigają, no to już to widać, jak to wszystko się odbywa. Również Węgrzy, na Węgrzech też po I wojnie światowej, no to były te sprawy, to tyle tylko, że to w tej Rumunii, w tej Transylwanii, no to tam właśnie dużo było tych Węgrów. No i teraz Orban często wspomina, że o tych Węgrach w Rumunii. Jugosławia też widać, jak to wszystkie te narody nie lubią się za bardzo i dopóki wszyscy mieszkali osobno, no to jakoś tam było, ale później Milošević, jak to w latach 90., kiedy Clinton ich tam bombardował, no to wszystko właśnie było to, że za dużo było tego mieszania. Tak niektóre kraje miały problemy. No jeżeli tak się spyta w Ameryce, kto jest prawdziwym Amerykaninem, no to dużo ludzi odpowiada jakoś tak, że w zasadzie przyjaźnie. Była taka grupa w 2016, robili badania, no i normalnie większość ludzi powiedziało, że kto jest prawdziwym Amerykaninem? No jest prawdziwym Amerykaninem ten, który szanuje amerykańską politykę, tak? No nic specjalnego z tym. Szanuje amerykańskie instytucje, no też bardzo dobrze. Szanuje amerykańskie prawo, no wszystko normalnie, tak? Mówi po angielsku, no trudno się spodziewać, żeby nie mówił po angielsku. No i posiada obywatelstwo amerykańskie. No i tu obywatelstwo, no to można powiedzieć, że oczywiście, że to jest jakiś dar, jest to jakiś zaszczyt, jest jakaś zasługa, tak? Ktoś przyjeżdża,
dostaje tą zieloną kartę, później składa papiery, zbierają mu, płaci podatki przez lata, no i on zasługuje w pewnym momencie na to, że jest obywatelem. Konstytucja amerykańska mówi o obywatelach, nie mówi o mieszkańcach, tylko mówi o obywatelach, także że ten obywatelstwo jako takie, no to jest dobra sprawa. To w sumie obywatelstwo, no to trzeba zasłużyć, trzeba, dostaje się paszport w sumie, później z tym paszportem można podróżować po całym świecie, no to jest jakaś taka nagroda, także, że naród, no to jest ten paszport, między innymi, no to naród to jest paszport. Jak jest się obywatelem, to jest się częścią tego narodu, no to ma się paszport. Także część ludzi, no to uważa, że powiedzmy prawdziwym Amerykaninem to jest się wtedy, kiedy większość życia się żyje w Ameryce. No to też można powiedzieć, że coś w tym jest, jeżeli jest jakaś taka powiedzmy więcej niż połowa, no to ten balans zaczyna, można powiedzieć, że faktycznie, jeżeli mieszkasz w Ameryce więcej niż mieszkałeś w starym kraju, no to jesteś prawdziwym Amerykaninem. Sporo ludzi mówi jeszcze więcej, mówią, jesteś Amerykaninem tylko wtedy, kiedy się urodziłeś. No, takim czystym, no to faktycznie, jeżeli się urodziłeś, no bo większość Amerykanów naturalizowanych, ludzie, którzy, jeżeli przyjechaliśmy, no to w paszporcie jest tam napisane miejsce urodzenia, no to nie ma napisane tam Washington, czy Nowy Jork, czy Los Angeles, tylko jest napisane, powiedzmy, Polska, Rosja, Czechosłowacja, gdziekolwiek oni emigranci się urodzili, no to mają tam wpisane kraj urodzenia. Także, część ludzi, którzy mówi prawdziwym Amerykaninem jest ten, co się urodził w Ameryce, no to trudno się nie zgodzić. Sporo ludzi też mówi, że nie jesteś prawdziwym Amerykaninem, jeżeli nie jesteś chrześcijaninem. No tak, taka prawda jest w zasadzie przez pierwsze te 1600, 700, 800, no to większość ludzi jednak przyjeżdżało, to byli chrześcijanie. Pierwsi pielgrzymi, no to byli, uciekali przed w zasadzie kingiem, przed królem angielskim, no bo byli ścigali, bo oni byli tacy hardkorowi, betonowi protestanci, no i oni zdecydowali się pojechać do Ameryki, do nowego kraju. No także też można powiedzieć, że prawdziwym Amerykaninem, no to jest powiedzmy ktoś, kto się urodził. Czy można powiedzieć, że Polak jest Amerykaninem? No można powiedzieć, że jest Polak Amerykaninem, że ma polski paszport, jeden, drugi, trzeci czy czwarty. No i to jest ciekawe też, że część ludzi mówi, że trzeba prawdziwym Amerykaninem to trzeba być z pochodzenia z Europy. No te 300-400 pierwsze lata, no to faktycznie tak było. Kennedy zmienił w 1976 roku, zmienił polisę w ogóle emigracyjną, bo przed 76 roku, no to właśnie faktycznie przyjeżdżała biała Europa, no a później to wszystko poluzowali. No i teraz jak poluzowali, no to jest tak, że muzułmanie w Minnesocie po prostu jest tam chyba z 200 tysięcy i wybierają muzułmankę, która wchodzi powiedzmy w burce w kongresie i krzyczy na krzyż i na Żydów, a sama ma w burce. 170 lat było prawo, że nikt w kongresie nie może mieć nic na głowie, przychodzi muzułmanka i to rozwala. Też te narodowe takie sentymenty, no są to, i historia jest jaka jest, tak, te wszystkie kraje miały jakieś tam swoje ciemne i jasne strony. Ogólnie rzecz biorąc z Ameryki ludzie przyjeżdżają dla swojej wolności, przyjeżdżają dla wolności osobistej czy politycznej, przyjeżdżają również dla wolności finansowej, no na pewno szanse na zarobienia w Ameryce, no są jakieś tam, jak widać, jednak te sukcesy ludzie odnoszą, sporo emigrantów odnosi sukcesy, no ale trzeba być po prostu tym kimś, kto kocha Amerykę, także, że kiedy
Trump mówi Ameryka pierwsza, no to Ameryka pierwsza, to on tylko mówi to, że nie Ameryka ostatnia, tak? No dlaczego Amerykanin ma mówić, że Ameryka ostatnia? No tak, nikt nie chce być ostatni. No to jeżeli nie chce być ostatni, no to mówi po prostu Ameryka pierwsza. Także to jest, ktokolwiek krytykuje ten slogan czy to powiedzenie, no to naprawdę jest, no nie wiem, no nienormalny można powiedzieć, tak? No dlaczego naród ma nie mówić, że jest pierwszy, tak? No trudno powiedzieć, że tylko Amerykanie, tak? No tylko Amerykanie, no bo to tego z praktycznego punktu widzenia, no to nie da rady zrobić, że tylko Amerykanie. No całe te lewactwo po prostu chcą zniszczyć naród, tak? Oni ciągle atakują ten kontrowersyjna ta wojna cywilna. Wojna cywilna 1862 rok, no to kiedy tam północ była tak to uprzemysłowiona i południe, gdzie była ta bawełna i było niewolnictwo, no to 500 tysięcy białych ludzi zginęło za wolność, powiedzmy, Murzynów. To także, że po prostu jedna część Ameryki zaatakowała drugą i spacyfikowała drugą część. No i na dzień dzisiejszy to po prostu ludzie nie patrzą na to jako na historię, nie patrzą na to na dziesiątki milionów ludzi, którzy żyły, które wybierały, bo cała ta wojna to przechodziła przez kongres. Kongres, powiedzmy, północnoamerykański, oni decydowali w kongresie, że ma być wojna. Ten kongres, kiedy na dole, kiedy się tam południe odłączyło, no to też oni decydowali. Także to wszyscy decydowali, politycy o całej przyszłości Ameryki. No i teraz socjaliści, demokraci po prostu niszczą te wszystkie pomniki, rozwalają tych bohaterów narodowych północnych. No w Ameryce też szanowali te bohaterów południowych, tak? Tam te południe po prostu oni powiedzieli, no dobra, tam najlepiej to było z tym niewolnictwem, no ale to są nasi ludzie, to my, takie były wierzenia, takie były przekonania, takie były sytuacje ekonomiczne, były sytuacje polityczne, geograficzne i tak dalej. No, północ niestety jest mróz, tak, także tam jest bardziej uprzemysłowione i niewolnicy nie za bardzo się utrzymują tam, gdzie jest mróz. Na południu ciągle jest ciepło i wszystko rośnie. Nie było wtedy maszyn, no to było jak było. No, szczególnie, że czarni Afrykańczycy łapali czarnych Murzynów w Afryce, sprzedawali je na wybrzeże na północy Afryki Żydom i Arabom i dopiero wtedy biali Amerykanie kupowali je na plantacje. No i trzeba pamiętać, że koszt takiego niewolnika, no to było 5 lat wojskowej służby, tak? Także było bardzo ciężko. No i trzeba pamiętać też, że z niewolnika nie ma robotnika, także robotę jednego robotnika, no to potrzeba było z 3 czy 4 niewolników. Zdrowia! Subskrybujesz, dziękuję bardzo. Nie subskrybujesz też, dziękuję bardzo. Serdecznie zapraszam, tu jest guziczek do naciśnięcia. Naciśnij dzwoneczek o codziennych filmikach. Piszcie komentarze, piszcie sugestie, rozsyłajcie gdzie się da, polecajcie na Facebooku, na Wykopach. I do następnego.